Laury dla najlepszych sportowców Gliwic rozdane. Na scenie Bajka Kina Amok odbyła się już kolejna, siódma uroczysta gala, podczas której uhonorowano najlepszych zawodników, trenerów i działaczy sportowych 2017 roku. Nagrody wręczał zastępca prezydenta miasta Gliwice Krystian Tomala. Za wyniki uzyskane w 2017 roku prezydent uhonorował 139 osób. W tym nagrodził 58 sportowców oraz 21 trenerów i działaczy sportowych. Dodatkowo prezydent wyróżnił 56 zawodników oraz 4 trenerów i działaczy. Gliwiccy sportowcy w 2017 roku 5 razy stawali na podium Mistrzostw Świata, 11 razy na podium Mistrzostw Europy oraz zdobyli kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski. Za wysiłek i osobiste zaangażowanie w powstanie nowego obiektu sportowego w Gliwicach, areny lekkoatletycznej, wyróżniony został Wojciech Rutyna, kierownik sekcji lekkoatletycznej Piasta Gliwice. W tej chwili jest wybudowany obiekt nowoczesny, dobry, ciekawy, ładny. Warunki się poprawiły do treningu, jak i do zawodów, czyli po prostu podejrzewamy, że w najbliższym czasie zwiększy nam się ilość młodzieży jeszcze trenującej. Powiem szczerze, że był to rok bardzo ogromnych wyzwań dla mnie, ponieważ akurat teraz trenuję z nowym trenerem, nowi zawodnicy, ale uważam, że był bardzo, bardzo udany, tym bardziej, że w ostatnim starcie w sezonie, czyli Mistrzostwach Polski Seniorów, właśnie udało mi się zdobyć drugie miejsce, co było faktycznie uwieńczeniem tej ciężkiej pracy, którą poświęciłam w ciągu całego sezonu. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, to najbogatszy w właśnie tego typu sukcesy był zeszły sezon, czyli rok 2017, właśnie ten, za który otrzymałem nagrodę. I największe moje osiągnięcie było wicemistrzostwo świata drużynowe i brązowy medal na Mistrzostwach Europy dla 23. Wyróżnienie prezydenta miasta Gliwice jest to szczególna nagroda dla właściwie wszystkich sportowców z naszego miasta. Bardzo się cieszę, że mogłem też być w tym gronie sportowców. Jest to takie wyróżnienie, które też pokazuje młodym sportowcom, że ta droga, którą rozpoczynamy w wieku bardzo wczesnym, praktycznie w ogóle się nie kończy, także przez całe życie nam tutaj towarzyszy, także ogromnie się cieszę, że też mogłem być w tym gronie i na tej gali sportu dzisiaj w Gliwicach. To jest ogromna motywacja, tym bardziej, że miasto potrafi docenić nasze osiągnięcia, naszą ciężką pracę, którą wkładamy i jednocześnie my i oczywiście trenerzy i cała otoczka, która pomaga nam w trenowaniu w odpowiednich warunkach, sprzedają nam swoją wiedzę, swoje doświadczenie i przez to te osoby, które chcą, faktycznie czerpią jak najwięcej i przez to są takie wspaniałe wyniki, które można dzisiaj właśnie było zobaczyć osoby i osiągnięcia, które pokazały, że faktycznie każdemu zależy na najlepszych wynikach. Na pewno motywuje to do dalszej pracy. Czuję się doceniony za to, co robię. Jest mi miło. Wynik jest ważny, ale takie nagrody na przykład właśnie od prezydenta pokazuje, że miasto interesuje się nami, tym, co robimy, dofinansowuje nas i wspiera nas w naszych działaniach. Jak najbardziej, każda nagroda się liczy. Myślę, że akurat te pieniądze, które dostanę, czy tam już dostałem, przeznaczę po prostu na klingi szermiercze, które są dosyć drogim sprzętem. Z reguły większość pieniędzy, które otrzymuję, czy to od Polskiego Związku Szermierczego, czy to od miasta Gliwice, po prostu przeznaczam na sport, czy to na wyjazdy, czy to na sprzęt. Ogólnie idę w rozwój po prostu. Jest dużo młodych, dzielnych zawodników w różnych sportach i to jest naprawdę bardzo sympatyczne, że będziemy mieli jeszcze dużo dobrych wyników. Możemy powiedzieć, że rzeczywiście autentycznie Gliwice dobijają się tam do czołówki miast, nie tylko pod względem sportowym, ale tak samo pod względem organizacyjnym, no i obiektów sportowych. Część artystyczną uświetnił występ jednego z najlepszych polskich kabaretów, Kabaret Młodych Panów. Dwa dni już tam cisnymy, kunie już mają pęsklerze na szłapach. Jeszcze byłem do dzisiaj na bramkach na jeden stolik. Ale na szczęście ku nie mają wiatola i my pitli bokiem.